Cześć, słuchajcie, tak na szybko dzisiaj, 15 września, intensywne opady dzisiaj ustały, ale idą kolejne alerty z opadami deszczu. Ja dzisiaj pojechałem rano zobaczyć stan rzeki Rudy i rzeki Rudki w Kuźni Raciborskiej i tutaj u nas w Rudach. Wiem, że dramatyczna sytuacja jest w Głuchołazach, w Kotlinie Kłodzkiej, tam strażacy walczą z żywiołem. Rzeka Wilczka, która gdzieś tam płynie przed Nesą, przelała się przez po prostu koronę wałów i wiem tyle, że z wiadomości po prostu pracownicy Wód Polskich opuścili budynki i utraciliśmy tam w tym rejonie kontrolę nad wszystkimi urządzeniami technicznymi. U nas tutaj w Rudach, słuchajcie, podnieśli na maksimum to, co można było, tamę na Brantolce, na tym moście. Ja wam to pokażę wszystko na filmiku. No ja na szczęście mieszkam troszeczkę wyżej, więc mi tutaj nic nie grozi. Ale słuchajcie, co jest ważne, to co ja kiedyś wam mówiłem. Bądźcie zawsze przygotowani, miejcie przygotowane plecaki ewakuacyjne lub ucieczkowe, jak zwał, tak zwał. Miejcie tam te najpotrzebniejsze rzeczy, słuchajcie, które mieć powinniście, żeby w razie takich właśnie sytuacji jak teraz, gdzie jest ewakuacja w Głuchołazach, gdzie jest ewakuacja w takiej miejscowości Bardo, gdzie ludzie mają dosłownie 15 minut na spakowanie rzeczy najpotrzebniejszych. Wy po prostu bierzecie to, co macie już przygotowane, nie musicie o niczym myśleć, tylko wiecie, że to macie, zabieracie i ewakuujecie się. Dlatego, słuchajcie, no, to, co kiedyś się ze mnie może i śmiali i z ludzi podobnych, takich jak ja, czyli zajmujących się tym preparingiem w pewien tam sposób, to się przydaje, bo to wiecie, my nie przygotowujemy się na wojnę, ale na różne właśnie tego typu sytuacje, że może nagle przyjść jakiś kataklizm, jakaś powódź, jakiś wielki pożar, wielka woda, cokolwiek i trzeba będzie opuszczać miejsce swojego zamieszkania i trzeba będzie udać się gdzieś, gdzie no, jakby to powiedzieć, no, będziemy tak jakby bezradni, tak, bez tych naszych rzeczy, które sobie przygotujemy. No, no nie możemy, słuchajcie, iść w samych piżamach czy w samych ubraniach z dokumentami w ręce. Musimy też mieć te podstawowe rzeczy typu żywność, coś do przebrania, coś do rozpalenia ognia i tak wiecie, no, żeby się ogrzać. No, no nie będę wam tego tutaj wszystkiego wymieniał, bo to jest bez sensu, to znajdziecie wszystko na internetach, ale jest to rzecz naprawdę, słuchajcie, ważna i co jakiś czas o tym się można przekonać. A ja za chwilę wam pokażę tutaj tak króciutko, jak wylała u nas rzeka Ruda po tych intensywnych opadach, a alerty idą znowu. Sprawdzałem, o właśnie, słuchajcie, sprawdzałem radar pogodowy, no i wszystko to idzie od nas, od strony Czech. Tam wiem, że Praga też jest pozalewana, Czesi zaczynają tam tamy spuszczać. Nie chce mi się już jechać do Raciborza, słuchajcie, bo to trochę daleko, ale sprawdziłbym zbiornik retencyjny w Raciborzu, ten, który został świeżo wybudowany. Podejrzewam, że on jest pełny. Tak jak co takie silne opady, to on jest w zasadzie pełny. No ale nic, wracajmy do mnie tutaj, do Rud. Słuchajcie, po ulewnych deszczach idziemy na most w Rudach. Zobaczcie, jak rzeka Ruda przybrała strasznie. To jest niemożliwością. Byłem przed chwilą w Rudzie Kozielskiej. Tam powylewane na łąki, na pola. Wszystko jest. Oby już przestało padać, bo słuchajcie, tutaj poziom normalnie to jest 2 metry mniej. A teraz się podniósł praktycznie do korony. Słuchajcie, kolejne miejsce, most ze śluzą, tutaj w Rudach za klasztorem, dokładnie na Brantolce. Teraz wam pokażę, ile wody faktycznie przybrało. Zobaczcie, normalnie jest poziom wody o 2,5 metra mniejszy. W Rudzie Kozielskiej jest wszystko wylane, tak jak już mówiłem, na pola, na łąki, wszystko idzie tam w pieruny.
Tutaj popatrzmy jeszcze z drugiej strony, od strony śluzy. Zobaczcie, tu aż robi się taki próg wodny niesamowity. Tu jest dopływ jeszcze taki z lasu, rzeczki, to jest w zasadzie potok. Pokażę Wam, co z tego potoku się zrobiło. Ale wejdźmy jeszcze tutaj, no akurat tu są bramki pozamykane, ale wejdźmy jeszcze tutaj zobaczyć. Słuchajcie, śluzy są wszystkie otwarte na maksimum. Normalnie one są opuszczone dużo, dużo niżej. Tam jest, że tak powiem, wodowskaz. Zaraz pójdziemy tam zobaczyć, ile na wodowskazie metrów jest.